Wstyd i hańba, to co grał Bayern Monachium to jest kompletna padaka, tylko Roberta Lewandowskiego można tej rzeczywiście wyróżnić, bo tyrał za pięciu, harował na boisku, natomiast Bayern Monachium i Nagelsmann co zrobili w tym meczu to jest drama, tragedia. Dzisiaj zrobiłem sobie analizę właśnie tego spotkania Bayern kontra Bochum, wynik mówi samo za siebie 4 do 2. No ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, widzimy tutaj wynik to jest po prostu dramat, tragedia. Muszę powiedzieć w ten sposób, no Nagelsmann kolejny mecz nie przygotowuje Bayernu Monachium pod kątem przeciwnika. Nie wiem, on po prostu patrzy na drużynę, z którą gra Bayern Monachium i myśli, że po prostu nie trzeba przygotować to jakoś super mocno. Jak na, na przykład to nie jest Borussia Dortmund, czy nie jest to jakiś inny mocny przeciwnik, to nie trzeba się przygotować, bo tak wygląda praktycznie Bayern Monachium. Robert Lewandowski rzeczywiście ratuje honor, jeśli chodzi o drużynę Bawarczyków. Zdobywa dwie bramki, pierwszą bramkę w 9 minucie, drugą bramkę w 75 minucie. Ale, żeby nie było tak słodko, Robert Lewandowski zmarnował też wiele sytuacji stuprocentowych. Był też spóźniony, jeśli chodzi o pewne sytuacje pod bramką przeciwnika. Więc, no, tutaj Robert Lewandowski no, musi szybciej reagować, musi szybciej praktycznie e, wykańczać akcje, bo były takie sytuacje, gdzie bramkarz był szybszy. Była taka akcja, gdzie wypuścił sobie piłkę a za bardzo poszedł praktycznie na ukos tak za, za duży kąt było żeby szczelił bramkę mało tego dwóch obrońców było bochum którzy wybili tą piłkę natomiast No rzeczywiście tragedia jeśli chodzi o grę Bayernu e, mogę powiedzieć tutaj wyróżnić jeszcze m, drugiego zawodnika jeśli chodzi o Bayern Monachium e, to jest Kingsley Coman rzeczywiście tyrał harował podobnie też jak Robert Lewandowski Natomiast Bochum też trzeba powiedzieć w ten sposób, żeby świetnie przygotowali pod kątem Bayern Monachium. Niewątpliwie to jest świetny rezultat dla drużyny, z, właśnie dla drużyny Bochum. Zresztą świetna była atmosfera na tym stadionie. czy nie byłem, tak? Wiadomo, oglądałem w, w telewizji. Natomiast świetna była atmosfera. No, bardzo się cieszyli. Wiadomo, to też jest taka kwestia, że jeżeli przyjeżdża Bayern Monachium, no to każda drużyna, która jest niżej w tabeli, o przyjeżdża Bayern. Trzeba się zmotywować 100 razy lepiej. Trzeba być zdrowym, przygotowany, wybieganym fizycznie i tak dalej. Ale przede wszystkim Bayern Bo Bochum przede wszystkim tutaj dobrze krył. Odbierał piłki, jeśli chodzi Bayern Monachium. Stopowo wszelkie akcje ofensywne, które Chciał dokonać Bayern Monachium. Natomiast zobaczmy sobie tutaj yy, analizę tego meczu, zaraz zrobię, bo zobaczmy sobie, że mam ligę mistrzów w ósmą finał już za chwilę 16 lutego, yy, dokładnie, za, dokładnie za 4 dni. Yy, RB Salzburg kontra Bayern Monachium, a potem mamy Bayern Bayer kontra Greuther Furt. No tutaj, jeżeli Bayern Monachium przegra z Greuther Furt, to jest po prostu kompletna tragedia. Nagasman powinien podać się do dymisji, bo nie ma prawa przegrać właśnie z Greuther Furt. Znaczy, prawo ma każdy przegrać, tak, ale jakby patrząc na tabelę. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze wiadomości, jakie się pojawiły. Może Lewandowski poluje na 600 -go gola w karierze, Bundesliga Bochum, Bayern Monachium, relacja i wynik na żywo. Lewandowski po raz 600 i 601, kapitalne nożyce, Bayern upokorzony. Bundesliga Bayer rozbity w Bochum historyczne gole Lewandowskiego. To, czyli Bayern Monachium przegrał to spotkanie, natomiast Robert Lewandowski bije kolejne rekordy, tak? Można powiedzieć, nie zważywszy po prostu, znaczy, pa, oczywiście patrząc na dobro y, drużyny, tak? Ale on bije kolejne rekordy, natomiast Bayer Monachium jako drużyna, y, a bardziej kwestia na Gelsmana, y, o, przegrywa, tak? Z Bochum. Co nie powinno mieć miejsca. Zobaczmy sobie też jeszcze na tabelę, jak wygląda tutaj tabela i gdzie znajduje się w tej tabeli Bochum. Bayern Monachium zajmuje pierwsze miejsce, drugie miejsce, Borussia Dortmund, miejsce trzecie, Bayer Leverkusen. No ja muszę powiedzieć, że ta Bundesliga naprawdę słabo wygląda. Jeżeli Bayern Monachium ma takie wtopy, ma takie po prostu problemy, dalej jest na pierwszym miejscu, to nie wygląda tak kolorowo. Natomiast Bochum zajmuje 11. lokatę. 11. lokatę zajmuje się chodzi o Bundesliga, na ostatnim miejscu Furth. No nie ma co się oszukiwać, raczej ta drużyna spadnie z Bundesligi, chociaż życzę im jak najlepiej, tak, natomiast rzeczywiście oni raczej spadną, a w drugiej Bundeslidze, no tam rzeczywiście jest mocna konkurencja, mocna rywalizacja. Dobra, wróćmy do tego spotkania, oczywiście nie możemy tutaj obejrzeć wideo podsumowanie meczu, natomiast zobaczmy sobie statystyki, te statystyki były po stronie Bayernu, nie, Bayernu Monachium, no i co z tego? Po raz kolejny sprawdza się to, co wielokrotnie mówiłem Bayer Monachium ma statystyki po swojej na swojej stronie, po swojej stronie, natomiast jest nieskuteczny, brakuje skuteczności. To tak, jakbyście mieli a, dziecko. Które ma urodziny, dostaje tort. Na tym torcie, załóżmy, jest nie wiem, 9 świeczek, czy po prostu 10, i to dziecko ma zdmuchnąć te świeczki, i dmucha 10 raz, 15 raz i tak dalej. Nie może zdmuchnąć, dopiero mama schyla się i pomaga mu zdmuchnąć za jednym razem. Tak samo Bayern Manachium. Bayern Manachium jest nieskuteczny, statystyki mają po swojej stronie. Co z tego? To się nie przekłada na skuteczność, trzeba po prostu poprawić. Ja też tutaj bym winił asystenta Nagelsmana, asystenta praktycznie pierwszego trenera. Brak, pracy nad tym, żeby po prostu popracować nad skutecznością. Zresztą przejdziemy zaraz do analizy poszczególnych zawodników. Spalone mamy, rzuty różne, czerwone kartki, żółte kartki. No tutaj nie ma jakiś, nie był jakiś mecz agresywny, trudny. Natomiast Bochum był dobrze przygotowany i fizycznie, i kondycyjnie. Fajnie mi się podobało po prostu, jak oni byli kondycyjnie przygotowani. Naprawdę do tego po prostu spotkania rzeczywiście byli bardzo dobrze przygotowani. Dobra. Wróćmy sobie może tutaj, zaraz weźmiemy sobie tych ancymonów, rozłożymy sobie ich na czynniki pierwsze, no mamy tutaj skład personalny, halo, składy, dobra, zobaczmy sobie tutaj na skład, jeśli chodzi o Bayern Monachium, Chociaż ja muszę powiedzieć po prostu, chciałbym tutaj też podkreślić dobrą grę Gamboły. Gamboa naprawdę harował praktycznie jeśli chodzi o to spotkanie. Co prawda dostał żółtą kartkę, ale naprawdę bardzo dobry występ tego zawodnika. Obrońcy, ale naprawdę no, zakładał siatki zawodnikom Bayernu Monachium. No kapitalny występ, jeśli chodzi o Gamboę. Naprawdę po prostu warto go tutaj wyróżnić w bramce Ulrich, no też troszeczkę mam po prostu pretensje do Ulricha, e, no pewne gole mogły wpaść praktycznie, znaczy mam pewne wątpliwości, gdyby Neuer bronił, to pewnie po prostu tych goli nie było, natomiast no to też jest kwestia nieskuteczności Roberta Lewandowskiego, też były tam z dwie czy trzy akcje, gdyby one były skuteczne, 100%, to byłby wynik 4 do 4, czy po prostu 5 do 4, no ale też nie mówmy tak, że Robert Lewandowski ma ciągnąć całą tą drużyną, no więcej jest zawodników w Bayern nie ma na chwilę, niż sam Robert Lewandowski, Koman, e, muszę powiedzieć, że bardzo dobry występ tego zawodnika, kapitalny. Robert Lewandowski, najlepszy występ, klasa światowa, absolutnie. Natomiast Koman na drugim miejscu. Gnabry, e, kiepski występ, mimo wszystko, tak, e, w ogóle po prostu nie miał celu, jeśli chodzi o bramkę. Może pierwsza połowa troszeczkę lepiej wyglądała, drugi połowie kiepskiego, oceniam. Zane przeciętny mecz, jak na jego możliwości, tak. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że fatalna gra, jeśli chodzi obronę Bawarczyków, tak upamekano, spóźniony Zule. No miał pewne odbiory, niepotrzebnie się podłącza do działań ofensywnych, ja wiem, że chcę po prostu przechodzić do Borus i do jest to niepotrzebne. Kiepska po prostu gra Zyle, kiepski występ upamecano, zresztą upamekano kiepsko wygląda, jeśli chodzi o treningi, ostatnio, Hernandez i Pawart. Y Pawart gra na tym samym swoim poziomie, tak? On nie zjeżdża ani po prostu nie ma jakiegoś rewelacyjnego poziomu. Nie wiem tylko czemu była taka sytuacja, że były na przykład rzuty wolne wybijane z autu, tak? I Pawart na przykład tego nie robi, nie wybił tych piłek, coś się zmieniło. Tak samo jak na przykład tutaj zawsze kimś wykonuje stałe fragmenty gry, rzuty rożne e, i podszedł tutaj, Czupomotnik, który nagle chciał nie. Czy to Liso po prostu podszedł, wykonywać to. Nie wiem, czy oni się gubili, nie mieli rozpiski praktycznie przed tym meczem, kto ma wykonywać te stałe fragmenty gry, e, bo Pawart który nie wykonują, on zawsze wykonuje, pewnie tam jest to sprawdzone, że ma największy wyrzut tej piłki z rzutu wolnego, a, tak, z autu z z po prostu na pole karne. No i tak samo kimś, no wiadomo, kimś ze względu na wzrost to raczej nie jest polukarny, tylko zawsze po prostu wykonuje te stałe fragmenty gry, czyli rzuty rożne. rzuty różne. No tutaj na przykład Toliso podszedł, nie wiem, czy oni po prostu nie mieli rozpiski przed tym meczem. Moim zdaniem Negasman ich nie przygotował do tego spotkania. Lucas Hernandez, akurat jeśli chodzi o obrońców, muszę go pochwalić i też, znaczy Pawar też na, do, na dobrym poziomie grał, Lukas Hernandez też dobrze e, grał, chociaż bez reweracji, tak, też nie mówmy, nie będę mu słodził, bo ja po prostu często się wypowiadam optymistycznie dobrze na temat tego zawodnika. Natomiast Upamecano i zule tragedia, tragedia absolutnie, to, że Upamecano to powinien po prostu jeszcze wcześniej zejść. Zszedł też Müller, dobry mecz Müllera, muszę powiedzieć. Dobrze, dobry mecz Müllera, pomimo, pomimo tego, że brak skuteczności był bliski tego, żeby strzelić bramkę. Zresztą Robert Lewandowski też trafił jeszcze w poprzeczkę w tym spotkaniu, także kompletny po prostu pech, jeśli chodzi o Roberta, chociaż dwie bramki na jego koncie, ale muszę tutaj skrytykować mega sabicera, sabicer tragedia. Tragedia to już kolejny mecz z, po prostu z rzędu, gdzie sabicer gra tragedię, padakę. Chłopie albo się przebudź Albo po prostu i odejść z tej drużyny, bo grasz dramat, dramat, grasz po prostu sabicer. Większe były oczekiwania, wydawało mi się, że po prostu będzie dobrze grał. Sam byłbym zwolennikiem tego zamiast zanim po prostu tutaj na go by ściągnął, sam byłbym zwolnikiem, żeby ściągnąć upę sabicera do Bayernu Monachium. Nie wiem, czy nie może się wkomponować, czy są jakieś problemy i tak dalej. Zresztą na treningach troszeczkę widać, że on taki zadziera nos, jakby nie czuje po prostu tego mija, san, mija tej drużyny. Może potrzebuje więcej czasu, może nie. Wiemy o tym, że nie wystąpił te młodziutki, gdzie jest ten modziutki, gdzie jestem modziutki, praktycznie zawodnik, który ma yy, Musiala który ma koronkę. Natomiast mamy tu też te, Toliso, no to Toliso taki no, kiepski występ, tak? więcej bym oczekiwał względem niego. Tu już lepszy po prostu występ, zanotował tutaj Maxim Chupomotnik, gdzie tam był bliski zdobycia bramki. Ja mówię, z reguły nie, nie podejmuje się oceny zawodników, którzy wchodzą w, w czasie gry, bo byli zbyt krótko na, na boisku. Dobrze tutaj po prostu Nagasman nie zdecydował się na jakiś szalony pomysł wpuszczenia typu właśnie Tillmana, czy jakichś innych tam zawodników Richarda czy Rocky, który też ma po prostu zjazd. Zjazd formy Maroka, Sabicer. Po prostu Sabicer absolutnie, chociaż nie wiem, może będzie miał przełamanie jakieś na ligę mistrzów, ale kiepsko, kiepsko to po prostu wygląda, jak nie wiem, czy on już jest tak to Liso, tak tym przysłowiowym na, na żartym, tym kocurem, który już ma dobrą pensję, dobre po prostu warunki pracy. Najlepszy klub Bundeslidze się nie stara. No, kiepsko to wyglądało, tak? W ogóle Sabicer to jest cieniem siebie samego, a w na przykład w kontekście Erbeliwska. Czy poziom Bayernu Monachium jest za wysoki, po prostu, czy on ma zjazd? Nie wiem, musi po prostu to samo zdiagnozować, ale wygląda to kiepsko, a wydaje mi się, że on ma potencjał, ma po prostu papier na to, żeby grać lepiej, tak? Też by nie skasioł tego zawodnika, zwłaszcza, że jest po prostu tutaj tak, u Nagasmana, a Nagelsman go prowadzi w herbelisku, więc nie powinno być żadnych problemów. Także no wstyd, wstyd, panie Nagasman, i wstyd zawodnicy Bayernu Monachium, bo rzeczywiście Robert Lewandowski orał, ciężko pracował koszulka praktycznie cała w błocie jeździł na natyłku Robert Lewandowski wa walczył starał się schodził na boki Zdobył też bramki, a natomiast no bliski bisk, był zdobycia kolejnych goli. No, okej, okay, tak swój obowiązek spełnił. Ciężka też praca, praktycznie Roberta Lewandowskiego cofał się, kreował sytuację praktycznie pod bramką. No, muszę powiedzieć, że w tym roku najwięcej się napracował w tym meczu, moim zdaniem, Robert Lewandowski. Nie mówimy pod kątem bramek, czy skuteczności, czy wyniku. Pod kątem pracy, którą wykonał, to jest najbardziej pracowity, praktycznie mecz Roberta Lewandowskiego w tym roku. W tym roku, tak dotyczy. Czas. czyli styczeń luty mamy 12 lutego najbardziej pracowity mecz Roberta Lewandowskiego. No zobaczymy. Oczywiście kibice Bawarczyków zapomną szybko o tym meczu, jeżeli po prostu tutaj Bayern Monachium rozgromi Salzburg. No zobaczymy, czy tak to po prostu będzie wyglądało, ale też Bochum dobrze grał, tak? Dobrze był przygotowany i fizycznie, kondycyjnie rozpisani byli zawodnicy, trzymali ich praktycznie krótko. Bardzo dobrze po prostu Bochum był przygotowany. Nie można tutaj im odmówić. Gamboa, który zdobywa bramkę w 40 minucie, zakłada siatki zawodnikom Bayernu Monachium. No to jest po prostu jakiś no, cyrk, tak? Znaczy cyrk w sensie pozytywnym oczywiście. Eee, ośmiesza po prostu tych zawodników Bayernu Monachium. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie sub.